kochani, rozpoczynamy nowego vloga, już się robi ciemno, więc dzisiaj dużo nie nagram, ale chłopcy pierwszy raz idą na piłkę nożną, będą teraz trenować co poniedziałek, więc zbieramy się, to będzie ich pierwszy trening, jestem ciekawa ich wrażeń, więc też wam tutaj nagram, bo tak naprawdę... Jest przebrany już, na to jeszcze gacie musisz długie założyć, nie wiem, czy dasz radę jakoś cisnąć. No, że po prostu tylko się rozebrali, założyli buty, zaraz wam pokażę. Babcia im też kupiła takie specjalne do grania w nogę. I bierzemy tą torbę różową, ja ją będę niosła, tam chyba nie będą źli. Ale ona jest taka typowo właśnie treningówka, więc fajnie się tutaj wszystko do niej mieści. Poczekajcie. Dobra, a więc tak prezentują się Ignasia buciki. A tutaj są Stacha buty, więc takie żarówy. Co nie? Mhm. O, tak będziesz. Proszę, jaki piłkarz. Cieszysz się, że idziesz na trening? Co? Teraz się cieszysz, a później nagramy po treningu, czy ci się podobało, dobra? Mhm. Ułożył sobie sam włosy na żel, po prostu hit. Wyglądasz przepięknie. Mój przystojniacha. To? O, jaki pach, nie wypachnił się jeszcze, no. Teraz Ignaś powie, czy się cieszy, że idzie na trening. Dobra, i później nagramy po treningu, zobaczymy, tak? Dobra. Więc jak widzicie, ich entuzjazm jest duży i bardzo się cieszą, już odliczali przez kilka dni, jak się dowiedzieli, bo tydzień temu dosłownie się dowiedzieliśmy, że jest taka grupa i że mogą iść, więc no od tamtego czasu odliczają. Ja też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało i czy mi jako mamie się też, wiecie, co spodoba. No jak im będzie się podobać, to i tak będą chodzić, ale jestem po prostu tego bardzo ciekawa. No wiecie, no nie chodzili nigdy na piłkę nożną, ja też nie chodziłam. Tylko grałam sobie, wiecie, z kolegami pod blokiem, więc jestem ciekawa, jak wyglądają właśnie takie treningi. Dobra, kochani, my jedziemy. Jadę taką polną drogą, więc na spokojnie, na sekundę się odzywam. Jedziemy na trening! Ja sobie podjarana, chłopcy też. Yes. Jak tam, fajnie? Tak? Fajnie? Było fajnie, graliśmy w Berta. Ekstra. Babcia. Jesteśmy w szatni, Ignaś poszedł do ubikacji, więc się na chwilę odzywam. Chłopaki fajnie trenują, bo im się podoba. Nie wiem jak Stasiek, bo Stasiek chyba jest trochę już znudzony, bo minęła godzina, może to trochę za dużo dla niego, ale jeszcze pół godziny i koniec i jedziemy. Jesteśmy w domu, Ignaś wam fajnie. Powie. Fajnie? Ignaśowi się podobało i strzelił nawet. Doraz, ale sam. No. Jest pierwszy dol. I taki ładny to był gol, czyściutki, mua. A teraz Stasia się spytamy, uwaga. Stasiu, podobało ci się? No, Stasiowi niezbyt się podobało. Na początku fajnie, podobał mu się taki berek, taka rozgrzewka, wiecie, dla dzieci. Później już gra trochę mniej, ale zobaczymy, może da szansę jeszcze za tydzień. Jeżeli no nie będzie chciał, no to trudno. Dobra, kochani, jedźcie, już kończę to vlogowanie. Nie wyłączajcie vloga, bo jutro będzie kontynuacja. Po prostu dzisiaj chciałam zrobić taką krótką relację z pierwszego treningu chłopców. Dzień doberek, witamy w drugim dniu vlogowania. Dzisiaj mamy wtorek, pogoda za oknem słaba, bardzo słaba, ale cóż, może się jeszcze troszeczkę rozpogodzi, damy szansę pogodzie, może tak. Dobra, chłopcy się ubierają do przedszkola, tutaj jest Stachu, Ignaś się szykuje. Zobaczcie, smyru smyru robisz. Smyru, smyru, o mój nowy dywan. No zobaczcie na to słodkość, jak sobie śpi, Boże, rozczulające. O, żeż ja cię. Ja właśnie zapisuję sobie adresy do wysyłek pierwszych świec, bo dzisiaj mi przyjdą olejki. No ale to trzeba wszystko wcześniej, wiecie co, zaplanować i w ogóle. Więc no, już się nie mogę doczekać, kiedy wyślę wam pierwsze świeczuszki. I mam nadzieję, że już wkrótce będą jakieś nowe zapachy, żebyście mogli też sobie potestować. Proszę bardzo, tak wygląda moja mini praca, kawusia, notatnik, to jakiś wiecie co, stary kalendarz, ale jest w ogóle niezapełniony i taki jest przepiękny, zobaczcie, od Zuzi go chłopcy dostali, a ja sobie go przywłaszczyłam, żeby właśnie zapisywać tutaj wszystko odnośnie świec. W ogóle tak się zajarałam vlogmasami, tak czuję ten klimat. Tak bym już chciała ubrać dom. Nie wiem, weźcie, dajcie mi znać, czy ktoś już ubrał sobie dom na świątecznie, bo na przykład na TikToku widziałam, ale nie wiem, czy oni tylko to pod TikToka ubierali, czy już naprawdę tak mają, bo ja już mi też założyła światełka, tą moją girlandę właśnie świetlną. No choinkę to wiadomo, że nie, ale jakieś już tam ozdóbki, jak ten dziadek do orzechów i w ogóle, no żeby vlogmasa zacząć już w takim świątecznym nastroju, nie wiem.
Nie wiem, co mam robić. Czy poczekać do 6, czy tam do 5, żeby na 6 już było ubrane, czy może wcześniej zacząć, żebyście czuli święta właśnie. Nie wiem. Tak, ja mam kolejny raz tą bluzę. Spoko. Ja mam suszarkę, wiecie co, no to szybko się suszą ubrania, ale ona jest tak wygodna, tak cieplutka. Bardzo ją lubię i nic się z nią nie dzieje. Z Oceans Apart, naprawdę. Nie mam już z nimi współpracy, niestety. No, ale bardzo, bardzo lubię ich rzeczy i naprawdę myślę, że warto wydać więcej, bo tam nie są tanie rzeczy, ale często są promocje, ale no jakościowo są naprawdę ekstra, zwłaszcza właśnie dresiki, body, to już Wam mówiłam milion razy, body to jest w ogóle jakiś totalny sztos. Dobra, piję kawę, patrzę, czy inne osoby napisały mi jeszcze adresiki i mam nadzieję, że kurier niedługo już z olejkami będzie, bo już bym chciała działać, już bym chciała robić. Dobrze, że dzisiaj mi to przywiezie, bo dzisiaj mam wolniejszy dzień, jutro Ignaś Stasiek idzie do logopedy, więc dzisiaj już sobie to, co mogę, to wyprodukuję. Dzień doberek w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę, czyli dzień, w którym jeździmy do logopedy. Ale przed chwileczką też byłam w paczkomacie, żeby nadać pierwsze 3 paczuszki. Więc bardzo się cieszę. No, pogoda dzisiaj jest taka, wiecie co, no szarobura kolejny raz, ale wczoraj, tak Wam mówiłam, że szaroburo, a się później ładnie też rozpogodziło. Gdzieś tam widziałam na Łódzkie Burze chyba, że ma padać śnieg jutro. A w piątek ma już stopnie i coś takiego, więc zobaczymy, no czekamy na ten śnieg co roku. Jak nagrywam vlogmas pierwszego, to właśnie ten śnieg pada. Jestem ciekawa, jak to będzie w tym roku. I powiem Wam, że coraz bardziej myślę o tym, że znów bym chciała nagrywać codzienne vlogmasy, ale nie wiem, nie obiecuję, nie podejmuję się tego, tylko tak mi po prostu przez głowę przechodzi. Ale wiem, ale rozsądek mi mówi, Atka, nie ogarnij się, co drugi, trzeci dzień będzie tak najlepiej. Więc no, zobaczymy. Zaraz standardowo sobie śpię, jeszcze on tam nie ogarnięty, zobaczcie, łóżko, piję drugą kawę. Pakowałam paczki w ogóle i tak jakoś jeszcze nie ogarnęłam, ale za chwileczkę się za wszystko biorę, jeszcze muszę pranie wstawić. Jutro chłopcy jadą na wycieczka do kina, ale tam będzie, bo tam jest też scena i będzie przedstawienie teatralne. Nie pamiętam jakie, oddałam kartkę, nie pamiętam, na jakieś jadą, będą się dobrze bawić, będą oglądać, więc to jest najważniejsze. No i jutro muszę ich zawieźć, na 7:55 już muszą być, muszę ukusnąć, mnie ręka boli, muszą być już w przedszkolu, a ja nienawidzę jeździć przed 8, ponieważ wszyscy rodzice jadą zawieźć dzieci, tam nie ma gdzie zaparkować. I ja już to wiem, że powtarzałam 20 razy, ale mnie to strasznie stresuje, więc będę musiała pewnie gdzieś zaparkować dalej od szkoły, na poboczu. I tyle, wiecie, jak później dzieci są starsze, chodzą do szkoły, to już się tam same ubierają i w ogóle, ale no teraz się jeszcze boję chłopców wypuścić w tym wieku do szkoły, żeby się tam sami przebrali i weszli na salę, mimo tego, że potrafią, ale ja muszę mieć pod kontrolą, ja nawet patrzę, jak oni wchodzą do sali i wtedy jestem spokojna przez cały dzień, a tak to by mnie, wiecie co, wewnątrz by mnie wszystko rozpierało, no nie wiem, jak Wam to określić, ale bym się po prostu bardzo denerwowała, więc jeszcze trochę i później chłopców będę tylko wysadzać pod szkołą, będą szli i tyle. No chyba wagarować mi nie będą w pierwszej, drugiej klasie, mam taką nadzieję. Dobra, ja w ogóle stwierdziłam, że chcę usiąść i zmontować tego vloga. Nie wiem, ile jest materiału, ale chciałabym go jeszcze Wam wstawić. No i za tydzień, nie no, za 8 dni vlogmas. I nie wiem, czy zacząć 31, ale to bez sensu chyba. Nie no, muszę zacząć 1 i wtedy będzie ten vlog 2. Zawsze mam zagwozdkę. Kiedyś zaczynałam właśnie 31 i później tak wchodziły, wiecie co, że już od 1 były vlogi, no ale chciałabym, żeby to było równiutko, od 1 do 24. Dobra, ja się z Wami żegnam, znów krótki vlog, ale tak jak mówiłam, nie będę za dużo wstawiać, żebyście mieli później energię i większy zapał do oglądania moich vlogmasów. Buziaki, papa. A i w końcu zrobiłam sobie sama w domu hybrydę na moich pałkach. Ja tak mówię, na moje paznokcie, bo są okropne. Hybrydę, bo Zuzia mi oddała lampę. No i w końcu jakoś wyglądają, bo tak to jest tragedia.